Bardzo wiele czynników wpływa na nasze zdrowie i dlatego powinniśmy działać na różnych poziomach i w różnych aspektach, ponieważ wiemy już na 100%, że geny nie decydują o wszystkim. Są podstawą naszego życia, ale wszystkie czynniki fachowo nazywane epigenetycznymi, czyli środowiskowymi, będą miały wpływ na to, jak nasze geny będziemy wykorzystywać. Jako biolog chciałam przedstawić dwa takie czynniki, które spełniają podstawową rolę w oddziaływaniu na nasze geny. Odżywianie i detoksykacja organizmu to najprostsze działania, jakie możemy podjąć, aby nasza droga do zdrowia była skuteczna. Dlaczego te dwa elementy są ważne? Spróbuję wyjaśnić w tym filmie. Jako ludzie jesteśmy zbudowani z bilionów komórek. Każda z nich to odrębne życie. Każda przyjmuje związki odżywcze, wykorzystuje je, to znaczy tworzy energię, dzięki niej tworzy swoje struktury budulcowe, wydala związki niepotrzebne i co najważniejsze, może się dzielić. Więc każda komórka żyje. I z takich żyjących jednostek jest zbudowane całe nasze ciało. Jednak z tych bilionów komórek codziennie tysiące ulega apoptozie, czyli naturalnej śmierci. Pozostałe muszą się dzielić, aby zastępować te obumarłe. Dlatego stale musimy dostarczać bardzo dobrych związków odżywczych dla wszystkich komórek. Tylko nieliczne komórki w naszym organizmie funkcjonują samodzielnie. Są to komórki krwi, komórki odpornościowe czy komórki rozrodcze. Pozostałe są połączone ze sobą, tworząc coraz bardziej złożone struktury. Zobaczmy, jak komórka mięśniowa tworzy takie struktury. Pojedyncza komórka mięśniowa może się kurczyć. Taka jest jej cecha. Dla nas jedna komórka nie ma większego znaczenia. Ale jeśli połączy się tysiące takich kurczliwych komórek, to powstanie tkanka mięśniowa. Ta tkanka w połączeniu z innymi tkankami tworzy bardziej złożoną strukturę. Jest nim mięsień. Wszystkie mięśnie całego organizmu tworzą układ mięśniowy. Dzięki mięśniom możemy się poruszać i wykonywać różne czynności. Ale także mogą się poruszać nasze organy wewnętrzne, płuca, serce, naczynia krwionośne, żołądek, jelita. A także możemy wyrażać swoje emocje naszymi mięśniami mimicznymi twarzy. Takich układów w naszym organizmie jest 11. Każdy z nich pełni swoją specyficzną funkcję, ale jednocześnie pracuje na korzyść całego organizmu. Musimy jednak pamiętać, że każdy z tych układów jest zbudowany z pojedynczych komórek. Jeśli w danym układzie przestanie działać 1000, 2 czy nawet 5000 komórek, to nawet tego nie zauważymy. Jednak gdy ilość wypadających komórek stale wzrasta, a pozostałe mają problem z prawidłowym podziałem, czyli odnawianiem się, to będziemy obserwować niekorzystne zjawiska, stany zapalne, ból, zwyrodnienia, niewydolności, czyli objawy chorobowe. We wszystkich układach wyróżniamy organy główne i organy podporządkowane. Do głównych zaliczamy mózg, serce, wątrobę, płuca, nerki, śledzione, żołądek. Można by dyskutować, który z nich jest ważniejszy, ale nie ulega dyskusji fakt, że każdy z nich musi otrzymać odpowiednią ilość związków odżywczych,
żeby każda komórka tego organu mogła wytwarzać energię i swoje struktury budulcowe. O tym, jakie substancje będą docierały do wszystkich organów, zależy od dobrego rozkładania i wchłaniania tych związków, ale przede wszystkim od tego, co będziemy jeść. Więc popatrzmy, czym jest nasz pokarm. Mamy do wyboru rośliny lub produkty odzwierzęce. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że zjadamy komórki roślinne i komórki zwierzęce. I jedne i drugie wytwarzają białka, tłuszcze i cukry na swoje potrzeby. My, zjadając rośliny i zwierzęta, dostarczamy naszemu organizmowi makroskładników, czyli białek, tłuszczów i węglowodanów wytworzonych w tych komórkach. Z tymi głównymi grupami są związane witaminy i minerały. Witaminy i minerały nigdy nie występują jako oddzielna grupa, ponieważ są one niezbędne w czasie tworzenia białek, tłuszczów czy cukrów. Te makroelementy w naszym układzie pokarmowym są rozkładane, a poprzez krew są dostarczane do każdej komórki. I dopiero każda komórka ludzka wytwarza z tych otrzymanych związków białka, tłuszcze i cukry, jakie są jej potrzebne. Oczywiście, aby utworzyć te nowe związki, musi wytwarzać także odpowiednią ilość energii, czyli cząsteczek ATP. Aby wszystkie komórki stale otrzymywały swoje niezbędne składniki, nasza dieta musi być przede wszystkim kompletna budulcowo, czyli musi dostarczać wszystkich aminokwasów, związków tłuszczowych i cukrów. Musi być wysokoenergetyczna, to znaczy musi być bogata w najlepsze źródła energii, czyli związki, z których powstaje najwięcej ATP. Oraz musi być wysokosprawna, czyli taka, w której główne makroskładniki energetyczne, czyli tłuszcze i cukry, nie będą się wzajemnie blokowały, powodując bardzo nieekonomiczne wykorzystywanie tych związków. Tylko takim odżywianiem jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim komórkom, wszystkich układów, prawidłowe funkcjonowanie i prawidłowe odtwarzanie, czyli odbudowywanie swoich organów. Wszystkie diety, które są niedoborowe, niskoenergetyczne i niesprawne, prowadzą do powolnej, ale nieustannej degradacji wszystkich układów naszego organizmu. Zdrowe odżywianie jednak to jeszcze nie wszystko. Drugim elementem, który zaburza pracę naszych organów, są toksyny, czyli czynniki, których nie powinno być w naszych organizmach. Na pierwszym miejscu, czyli największymi toksynami, są mikroorganizmy, bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty. To one były przyczyną największych epidemii, pandemii, które dziesiątkowały ludzkość. Te niewielkie dla nas organizmy są nadal najtrudniejszym przeciwnikiem. Mamy świadomość ich istnienia, ale tak małe rozmiary powodują, że do tej pory nie mamy bezpiecznej i skutecznej broni przeciwko nim. Te mikroby żyją w naszym otoczeniu, w glebie, powietrzu, wodzie, a rośliny, wszystkie zwierzęta i my ludzie są jedynie pośrednikami w ich rozprzestrzenianiu. Na Ziemi nie ma miejsca sterylnego. Wszędzie są jakieś mikroby. Część z nich jest dla nas chorobotwórcza, więc bardzo groźna. Tabela przedstawia najczęściej występujące patologiczne dla nas mikroorganizmy.
Te mikroorganizmy mogą dostać się do naszego organizmu przez układy, które mają kontakt z otoczeniem, czyli przez układ oddechowy, układ pokarmowy i układ moczopłciowy. To właśnie te układy mają nas chronić i bronić przed patogenami ze środowiska. Każdy z nich jest wyposażony w specjalną tkankę nabłonkową, popularnie nazywamy ją błonami śluzowymi lub śluzówkami. Ta tkanka, dobrze utkwiona z licznymi naczyniami limfatycznymi, dostarcza wielu komórek odpornościowych, które powinny nie dopuszczać patogenów do głębszych warstw każdego z tych układów. Dlatego tu znowu powiem o tym, że stan naszych śluzówek będzie zależny od tego, jak będą one odżywione. Czy będą w stanie na bieżąco likwidować kolejne infekcje? Jeśli nie, to będą w tych układach powstawały ogniska tych mikroorganizmów, czyli skupiska, bardzo trudno rozpoznawalne przez układ odpornościowy. Te ogniska mogą się uaktywniać w każdej chwili, szczególnie w okresie stresu, wysiłku fizycznego, silnych emocji, a przede wszystkim słabego odżywiania danej tkanki. Takie ogniskowe infekcje utrudniają także niszczenie ciągle napływających nowych mikroorganizmów. Z każdym wdechem do tchawicy dostaje się miliony mikrobów. Nigdy nie wiemy, ile z nich będzie naszymi patogenami. Dlatego warto utrzymywać nasze śluzówki w dobrej kondycji, aby były zawsze gotowe na skuteczną walkę z intruzami. Oprócz żywych mikroorganizmów, toksynami dla nas są związki chemiczne, jako metale, ołów, rtęć, kadm, glin, ale także jako cała gama związków chemicznych naszego przemysłu spożywczego, rolniczego czy kosmetycznego. Jednak najgroźniejszą toksyną naszych czasów, oprócz mikrobiologii, jest cukier, czyli glukoza i fruktoza. To, że słodycze to cukier, jest oczywiste i wszyscy o tym wiemy. Ale czy sięgając po mąkę, mamy świadomość, że to też cukier? Zboża i wszystkie produkty pochodzenia zbożowego zawierają bardzo duże ilości skrobi. A skrobia to połączenie tysięcy cząsteczek glukozy. Rośliny kumulują w ziarnach skrobię, bo jest im potrzebna w czasie kiełkowania, kiedy nie ma światła i energia w postaci cząsteczek ATP tworzy się z glukozy, która powstaje z rozkładu skrobi. Dla nas glukoza jest głównie źródłem energii dla niewielu komórek, na przykład erytrocytów, czerwonych krwinek. One nie mają mitochondriów, więc nie mogą wytwarzać energii, czyli cząsteczek ATP w procesach tlenowych. Wykorzystują glukozę. Jednak pozostałe komórki, które te mitochondria posiadają, korzystają z kwasów tłuszczowych, ketonów jako najbardziej wydajnych źródeł energii. Komórki wykorzystują to, co my będziemy im dostarczać. Jeśli będziemy jeść cukier, to one będą go głównie wykorzystywać. Jeśli będziemy dostarczać tłuszcze, to one będą zasilały energetycznie nasze komórki. Szlaki metaboliczne, czyli przemiany związków w naszych komórkach, tworzą się głównie dzięki temu, co komórka ma do dyspozycji. Aby przeżyć, wykorzysta nawet najgorsze dla niej związki.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo podwyższony poziom glukozy we krwi będzie odżywiał właśnie te toksyczne dla nas niechciane mikroorganizmy, głównie bakterie i grzyby. Nadmiar glukozy to dodatkowe miliony tych mikroorganizmów, które wywołują stany zapalne układu pokarmowego, dróg moczowych, układu oddechowego, a nawet mięśni, serca, stawów czy kręgosłupa. Ograniczajmy więc ilość spożywanego cukru, bo zjadany w nadmiarze staje się dla nas groźną toksyną. Mówiąc o zdrowej rodzinie, oczywiście nie możemy pominąć dzieci, szczególnie tych, które są dopiero w planie. Coraz więcej par ma problem z zajściem w ciążę. Życie każdego człowieka rozpoczyna się tak samo. Komórka jajowa łączy się z komórką plemnika. Każda z nich dostarcza swój garnitur genetyczny, czyli zestaw 23 chromosomów. W wyniku połączenia obu komórek powstaje nowa, niepowtarzalna komórka z 46 chromosomami. Chromosomy, czyli łańcuchy DNA, to przepis, w jaki sposób mają się tworzyć wszystkie białka w nowym organizmie. Ale to, czy te białka powstaną i będą właściwie funkcjonowały, to zależy od kondycji nowej komórki, czyli jej odżywienia i obciążenia toksynami. Na slajdzie widzimy komórkę jajową i komórkę plemnika. Idealnie byłoby, gdyby te komórki nie niosły ze sobą żadnych obciążeń mikrobiologicznych czy chemicznych. Niestety te komórki podlegają tym samym prawom, co pozostałe. Mogą być niedożywione i mogą być obciążone toksynami, o których już mówiliśmy. Te komórki rozwijają się w swoich narządach, czyli komórki żeńskie w jajnikach, a komórki męskie w jądrach. Jedne i drugie są narażone na mikroorganizmy występujące w układzie moczopłciowym. Wiemy, jak często występują problemy z tymi układami. Stany zapalne pęcherza moczowego, miedniczek nerkowych, upławy, wydzieliny, swędzenia, bóle jajników. Bakteriami, które najczęściej występują w tych układach są chlamydia, ureoplazma, mykobakterium, streptokokki, a nawet borelia. Może się zdarzyć, że te bakterie są w komórkach, które właśnie mają się połączyć, aby utworzyć komórkę potomną, z której będzie rozwijało się nowe życie. Obecność bakterii może zakłócić kolejne podziały, co może prowadzić do poronień. Dlatego utrzymywanie w dobrych warunkach układu moczopłciowego u obojga rodziców, to znaczy bez obciążeń toksycznych i prawidłowo odżywianych jeszcze przed zapłodnieniem, daje dużo większe szanse na prawidłowy rozwój nowego organizmu. Oprócz tego, aby proces zapłodnienia i dalszy rozwój płodu aż do porodu zachodził prawidłowo, muszą działać odpowiednie narządy układu nerwowego, podwzgórze i przysadka. One wydzielają hormony, które są niezbędne w czasie całego okresu ciąży. Te hormony to hormony steroidowe, czyli należące do grupy tłuszczów. A głównym prekursorem tych hormonów jest cholesterol. I znów wracamy do diety, ponieważ cholesterol to oprócz hormonów płciowych także źródło witaminy D3, kortykosteroidów, kwasów żółciowych. Odpowiedni poziom tego tłuszczu jest niezbędny do prawidłowego wytwarzania tych związków. Jak widać, w procesie powstawania nowego życia
Ilość współpracujących ze sobą organów jest duża. Aby doszło do zapłodnienia i dalszego prawidłowego rozwoju płodu, musi zaistnieć jednocześnie wiele złożonych reakcji, a one zależą od stanu organizmu matki i ojca. Dlatego też świadome macierzyństwo wymaga odpowiedniego przygotowania dietetycznego i detoksykacyjnego. Przyczyn niepłodności jest wiele. Zmagając się z tym problemem, zawsze powinniśmy zaczynać od spraw najprostszych, ale podstawowych. Dieta i detoksykacja to najskuteczniejszy sposób na zdrowe potomstwo.